Witam Was jesiennie, popołudniowy czas, uspokoiło się u mnie, nie ma deszczyku, ale jest pochmurno. Kochani, nie bójmy się ludzi, nie bójmy się przyjaźni, otwierajmy serca, bo tak jakbyśmy zamykali drzwi przed kimś, kogo nie znamy. Zanim zamkniemy takie drzwi, może warto by było poznać tę osobę, jak myślicie? No właśnie, a ludzie od razu zamykają drzwi, nie zapytawszy nawet, kim jest ta osoba, nie spróbowawszy nawet z nią zamienić kilka zdań. Naprawdę samemu jest bardzo ciężko żyć i w takich smutnych chwilach nie ma się do kogo wierzyć. I teraz są czasy tak zwane facebookowe. Wiele osób mówi, że to jest głupie, to jest śmieszne, po co to mówić, po co to pokazywać, to jest dziecinne, po co to się chwalić i tak dalej. Kochani, i tu się mylicie. To nie jest takie śmieszne, dziecinne, głupie i tak dalej, i tak dalej. Są ludzie, którzy nie mają do kogo iść podzielić się swoją radością, nie mają do kogo iść podzielić się swoim smutkiem. Nie mają komu pokazać nawet swojej bluzeczki czy pomadki, którą sobie kupili. Czasami Wam się wydaje, że jesteśmy wśród ludzi znajomych, rodziny, a mylicie się. Ludzie potrafią być wśród ludzi, a być bardzo samotni. I czasami ten taki głupi Facebook pozwala komuś podzielić się tutaj. I to jest takie fajne, że każdy może się czymś podzielić, tak? I dzieli się. Każdy się dzieli tym, jak umie i co ma do powiedzenia, co ma do pokazania. Jeden pokaże swój kwiatek, który wyhodował, drugi pokaże swoje rybki, trzeci pokaże, gdzie spędził czas czy wakacje. Każdy ma coś do pokazania. Dzięki temu jest tak fajnie, bo wymieniamy się energiami, zdjęciami, spostrzeżeniami. O każdej porze, uwierzcie mi, o każdej porze jest tam ktoś i można z kimś pogadać. Gdyby Wam było smutno, jakieś troski by Was obudziły o 5 rano, o 3 w nocy, zawsze jest ktoś. To jest tak jak pogotowie, całodobowe. Jeżeli się jeszcze do tego wywiążą takie prawdziwe przyjaźnie, to już jest w ogóle super. Ludzie się boją nieznajomych, bo boją się, że jak coś napiszą, czym się pochwalą, to takie teorety przychodzi, że zaraz go ukradną, napadną i tak dalej. Kochani, z czego nas Polaka napadną, ukradną? Każdy ma tą swoją przysłowiową pracę i tą swoją, jak to się mówi, przysłowiową widę pcha. Niewielu jest takich milionerów, to tamci w ogóle nie wchodzą w rachubę, u nas nowej w ogóle nie znajdą. Więc po co takie teoretypy? Już Wam przez szybę ktoś wyskoczy, urwie Wam głowę, utnie Wam palca i tak dalej. No kochani, jak troszeczkę się zagłębicie, to zmienicie zdanie. Jeżeli się boisz, tylko dlatego, że się boisz, to nie mów, że Facebook jest B, że to jest głupie i tak dalej, skoro nigdy tego nie miałaś, nie widziałaś i tak dalej. Ja też kiedyś nie miałam, nie widziałam, co to jest. Trzeba coś poznać, trzeba iść z duchem czasu, trzeba tego spróbować i wtedy wydać swój osąd czy swoje zdanie. Uwierz mi, gdyby każdy z Was spróbował tu raz być, popisać z ludźmi, odnaleźć przyjaźnie, móc się podzielić swoim przysłowiowym ciastem, czy swoją serwetką, czy swoim kotkiem, czy pieskiem, czy wnusiem, czymkolwiek. Uwierz mi, radość by się w sercu narodziła. A jeszcze gdybyście dostawali, tak jak ja, serduszko aniołka, cudowne piosenki, cudowne wpisy, to jest mega. Każdego dnia takie powitanie, to byście już nie chcieli bez tego żyć. Naprawdę, to jest takie magiczne, tylko zależy, jak się do tego oczywiście podchodzi. Bo jeżeli podchodzi ktoś bez serca, z wyłudzaniem czegoś, oszukiwaniem ludzi, robienie fałszywych profili i tak dalej, no to się mija z celem. Ale uwierzcie mi, szybciutko takie osoby się obnażą i człowiek już wie i po prostu zostają usunięte takie osoby. A z czasem się już wyczuwa, ja już wiem, kto jest, co. A nie jestem pewna, to zawsze jeszcze zapytam na pewności i jest cudownie. I jeżeli Ty jesteś cudowna, masz otwarte serce, to przyciągniesz dokładnie taką osobę, jak jesteś. Nie martw się, że przyciągniesz kogoś gorszego. To ja Was kocham, pozdrawiam.
I zapraszam do takiej zabawy. Tam naprawdę można się pobawić, pośmiać, wymienić doświadczeniami, nawiązać przyjaźnie i nawet można odwiedzić te osoby na żywo. Tak, kochani, można, jeżeli tylko się zechce. Jeżeli zapała wasze serce, że chcecie tą osobę zobaczyć, można się ją wymienić. Ta osoba przyjdzie do ciebie, ty przyjdziesz do niej, ty jesteś z góry, ona jest nad morza i możecie się wymienić i pokazać swoje tereny. To ja was tak kocham, pozdrawiam was serdecznie. No i tyle. Dla odważnych świat należy, kochani, jak to się mówi. Buziaczki.